Czy na Zanzibarze jest COVID? Odpowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Z perspektywy osoby, która spędziła tutaj 30 dni na wyspie Zanzibar, odpowiem dzisiaj o tym, jak to jest z COVID-em na Zanzibarze. Przede wszystkim na początku, zaczynając od lotniska, nie widziałam maseczek, zabezpieczeń, ogromu żeli antybakteryjnych i tym podobnych rzeczy, które występują i nas masakrują od 2 lat ze względu na pandemię. Po wyjściu nie widziałam również osób w maseczkach. Praktycznie przez całą wyspę przejechaliśmy około godzinę, kilkanaście minut do naszego lokum i nie widziałam tam osób w maseczkach i pomyślałam, jest, to jest miejsce, w którym mogę odetchnąć. I tak naprawdę do momentu, aż nie pojechaliśmy na prom i z promu z wyspy na ląd na Tanzanię, totalnie nie widziałam tam nikogo w maseczkach. Tam pojawiły się takie sugestie, że trzeba maseczkę założyć i że więcej tych żeli antybakteryjnych i tak dalej. Nawet z powrotem pani była w jakimś dziwnym kaftanie, ale faktycznie tego nie było. Jeżeli chodzi o sklep, restauracje i tak dalej, widzę, że pojawiły się takie miejsca ewidentnie podczas właśnie pandemii, gdzie można umyć ręce i zdezynfekować. Wcześniej tego nie było i widzimy też, że są tabliczki, które informują o tym, tak, żeby umyć te ręce, więc raczej wcześniej tego nie było. I to mówię, jak to wygląda. A teraz, jeżeli chodzi o sytuację, co mówią o tym mieszkańcy, bo pytaliśmy lokalnych przewodników, mieszkańców tutaj, ale również Europejczyków, którzy prowadzą tutaj biznesy, jak to jest z tym COVID-em i oni faktycznie mówią, że tego nie ma. Może to jest tak, że zamiatają ten problem po prostu pod dywan. Z drugiej strony usłyszeliśmy też, że oni używają dużo przypraw i mają swoje napary, którymi się leczą na różnego rodzaju właśnie choroby covidopodobne, grypowe. I zwracają właśnie dużą uwagę na to, żeby od środka i żeby zapobiegać, powiedzmy, żeby ten organizm był taki silniejszy. No nasz przewodnik Jasiu, pozdrawiamy, mówił, że nie ma COVID-a i nie było. Oni też oczywiście nie chcą o tym mówić, bo to bardzo wpływa na ich turystykę, oni bardzo to odczuli. A z drugiej strony usłyszeliśmy też, że oni mają większe problemy niż COVID i dużo bardziej, powiedziałabym, groźniejsze choroby, czy właśnie chociażby problemy nie tyle głodowe tutaj na wyspie, co same takie życiowe, typu ich właśnie ciężka praca, połowy, warunki mieszkania. Więc ze swojej perspektywy mogę powiedzieć tyle, że faktycznie jest on tutaj niezauważalny, nieodczuwalny. Nie słyszałam tutaj przez cały ostatni miesiąc o turystach, którzy mieliby jakiekolwiek problemy, czy właśnie tutaj jakichś lokalnych osobach. Myślę, że po prostu lokalni stawiają na zapobieganie i właśnie to, o czym opowiedziałam w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Cię na kolejne odcinki odnośnie Zanzibaru. Spędziliśmy tutaj 30 dni i chyba nawet, może nawet tyle odcinków powstanie o tym miejscu.